Zdążyliśmy wrócić z Chorwacji. Minęło 3 dni może? Tak, to by kalendarz, który dzisiaj mamy. 3 dni minęło. I jedziemy znowu już na następne w czasy, można powiedzieć. No, ten długi weekend wykorzystujemy. Mamy 4 dni wolnego. Także stwierdziliśmy, że jedziemy z racji tego, że tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, że mamy jeszcze winiety ważne na na Węgry i Słowację, to postanowiłem zwiedzić Balaton. Nie byłem nad Balatonem nigdy. Przejeżdżaliśmy w tym roku, jak jechaliśmy do Chorwacji, widziałem znaki tylko Balaton. Miałem skręcić, żeby zobaczyć, ale no zmęczenie, mówię, bo jeszcze tyle godzin przed nami, to już nie chciałem kombinować, zjeżdżać z trasy. A nie mieliśmy tego jednego dnia takiego luzu, żeby móc pojechać tam, ewentualnie zostać jeden dzień i wrócić następnego dnia, bo zostaliśmy dzień dłużej w Chorwacji, dlatego już nie mogliśmy sobie na taki numer pozwolić. Dlatego wykorzystujemy ten moment i jedziemy na kemping. Kemping się nazywa, wynająłem, kemping, nie wiem co to będzie za kemping. Kemping Strand Holiday. Strand Holiday w miejscowości, to te nazwy to będą trudne, Balaton na Kali. Balaton Akali. Nie wiem, no, czy tam fajnie, czy nie fajnie. Zobaczymy. Opinie są różne, ale na temat opinii to ja już nie będę już się wypowiadał, bo tak jak wyjeżdżaliśmy swego czasu w Bieszczady, do Domków, też opinia była bardzo negatywna, czy negatywna. Taka średnia, przeciętna, około średnia ocen była 3. My pojechaliśmy, nam się bardzo podobało. Nam się bardzo podobało, także nam to nie przeszkadzało. Nie lubię brudu. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie brudno. Zwłaszcza, że czytam opinię. Parę opinii było o tym, że łazienki są brudne. Mam nadzieję, że to był tylko incydentowy jakiś wyczyn, że tego unikniemy. Także jedziemy. Dzisiaj wyjeżdżamy. Planowane jest o godzinie... Mamy godzinę 19. Planowane jest o 12 w nocy wyjechać. Także może zaraz się położę trochę, żeby odpocząć. O 12 planowany jest wyjazd. No i tak myślę koło 9. 8-9 będziemy... Będziemy tam na miejscu i pewna relacja będzie zdana. Jedziemy sobie pod namiot. Dobra, to my się szykujemy powoli. Rzeczy mam spakowane w samochód. No to zobaczycie jakieś stawki z drogi. Powiem wam, że jedziemy na ten kemping, ale jestem pełen obaw, dlatego że w tej chwili jest tylko 8-9 stopni, tak do 10. Żeby nie było, że będzie nam tam zimno. Mamy godzinę w tej chwili 6 rano. Takie temperatury, niby ma być tam poprawa pogody. Oby. Zobaczymy, jak dojedziemy. Dojechaliśmy właśnie na Balaton. Namiot już, zobaczcie, namiot już rozbiliśmy, ułożyliśmy. Mamy taką parcelę 100-metrową. Auto się mieści, namiocik. Namiot muszę zmienić jednak na większy. Namiot muszę tego typu sobie kupić. A tu mamy Balaton. Tak wygląda tutaj zejście. Tu jest takie zejście dla nas, to jest prywatne, dla kempingów. Natomiast plaża publiczna jest tam no, ze 30 metrów dalej. Jest plaża publiczna. I tam mamy też wejście za darmo. Tu jest, po takich schodkach się schodzi z tej strony. I tu mamy pomost i z tej strony można też zejść po schodkach. Woda się wydaje czysta. Nie wiem, jak temperatura jaka, później sprawdzę. No. Tak wygląda ten kemping. Bardzo fajny. Co na kempingu, żeby was nie skłamać, zapłaciliśmy za 4 dni. Za 4 dni dokładnie 32,5 tysiąca forintów. To wychodzi jakieś... O, zaopatrzenie już wchodzi, proszę bardzo. Jedno piwko dziennie. Także zapłaciliśmy 33,5 tysiąca forintów, czyli jakieś to jest po przeliczeniu 440 zł.
za tą parcelę z prądem, z wodą, z prysznicami, ze wszystkim za 4 dni. Także nie myślę, że nieźle. Tu mamy jakiś bar, jakiś sklepik. Tam są gdzieś dali łazienki. Później pokażę Wam, jak łazienki wyglądają. Na razie musimy ogarnąć trochę auto, przebrać się, trochę ogarnąć, napić się coś chłodnego i można iść w świat, zobaczyć, co tu się dzieje. Dobra, pełna relacja będzie później. Kibelek mam tutaj rzut beretem, idziemy, ocenimy, jakie są łazienki. Zobaczymy, jak to wygląda. Kemping spory. Domki klimatyzowane i nieklimatyzowane. Także, żeby wszystko obejść, trzeba rowerem chyba jeździć. Tu mamy mycie. O, tam się myje ryby. Później będzie wyglądał coś. Może być. No. Tu jest WC. Nie wiem. Oczywiście weszliśmy standardowo. O, a tu jest prysznic. Tak prysznic wygląda. No da się przeżyć. No tylko za woda stoi, tak? No tam troszkę. Nie wiem, czy to prysznic, czy to jak. Prysznic na to. Dobra. Ocenimy dalej tutaj, co tu jest. Tu są kibelki. Tu są też prysznice. Tam są kibelki z drugiej strony. O kurde. No prysznice to są takie kratki. I tylko jeden kurek. Sprawdzimy się czyście po woda. Gorąca. O ja pierdykam. No jeden jest. Nie. Jak się odkręca. No to mycie w gorącej wodzie jest. Nie jest tam, że zakręci. Musi odejść. On jest czasowy, ale gorąca woda. Nie ma regulacji wody. Pięknie. No i murarki takie. Ale ślisko tutaj. Te łazienki nie są aż takie straszne, najgorsze, widziałem gorsze. WC. Muszę filmować. Kibel na małysza. Kibel bez światła. Nie jest światło. Bez światła. Będzie wyczyn. No dobra. Jak to wygląda? No i kibelki standardu jako takie nie mają aż dużego, ale aż takiej tragedii nie ma. Nie jest brudno, jest staro po prostu. Także to jest to jedynie, że jest staro. A tak to nie źle, na 4 dni da się wytrzymać. I na wprost mamy bar z piwkiem i jedzeniem jakimś takim, hamburgery, hot dogi, zapiekanki, nie wiem co tam jeszcze mają. Bo nie rozumiem ich języka. A idziemy teraz zobaczyć w drugą stronę, co tam jest do końca. Jest plac zabaw dla dzieci. Także też można. O, są stoły do ping-ponga. Są stoły do ping-ponga. A tam tu za siatką jeździ pociąg. Z tego co czytałem, miał jeździć 3 razy dziennie, a jeździ 2 razy na godzinę. Tak, także tutaj mamy stoły do ping-ponga, jest plac zabaw dla dzieci. Miejsce na ognisko jest, o, tam można ognisko zrobić. I tu jest jakiś klub. Camping Club Animation. Aha, czyli tu są różne takie występy pewnie. Występy, różne atrakcje dla dzieci organizowane. No. Pewnie z grillem. Tak, tu są animacje różne robione. Tutaj dzieci mają swoje występy, pewnie się bawią. I idziemy tam dalej zobaczyć, co tam na końcu jest. Co zobaczcie, jakim kamperkiem przyjechał. Taki kamper to już kamper. Jeszcze przedłużana strefa sypialniana. Ja chciałem żarówkę normalnie. To już jest tam, że można siedzieć. Szybkie zakupy jeszcze zrobimy, jakieś magnesiki. Uwaga.
ustawię z tyłu na garnki. Właśnie się nie rusza. Metalowe. No i magnesy takie. No nie słyszy dźwięk? Te są fajne jeszcze, nie? Mhm. Nie mają zbytnio takich bardzo urozmaiconych tych magnesów, nie? Takie? Wydaje mi się, tam były ładniejsze chyba, nie? Szału takiego nie ma. Ten jest jeszcze ciekawy. Hunger Ballad, ten ogólny jest podany, nie? Wejście na plażę miejską dla dwóch dorosłych i maksymalnie czworo dzieci kosztuje 2200 forintów, to wychodzi jakieś około 30 zł z tego, co się dobrze orientuje. Na cały dzień oczywiście. A jeżeli chcecie wejść normalnie jako osoba dorosła, to jedno za cały dzień kosztuje około 10 zł. My akurat mamy wejście na tą plażę miejską, jutro pójdziemy sobie zobaczyć. Mamy w cenie noclegu. Ale nie ma wejścia na zjeżdżalnię. Zjeżdżalnia jest płatna osobno. Nie wiem ile jeszcze. Dowiem się jutro. O, i tu zobaczymy, jaka to plaża wygląda. Wszystko ogrodzone, żeby nie wchodzić, bo to płatne wejścia. Ale jest pomościk, można wejść. Zjeżdżalnia też dla dzieciaków fajna atrakcja. I zjeżdżając sobie prosto do wody pewnie. Zaraz zobaczymy. No jak to wygląda. Przy okazji kupiliśmy sobie parę magnesików. Teraz wam pokażę magnesiki. Ja takie spodenki kupiłem kąpielowe, które potrzebowałem i mamie kupiliśmy prezent na imieniny, bo dzisiaj ma imieniny. Sukienkę sobie wybrała. Woda jest no czysta, że tak powiem. Nie jest zmącona, woda jest czysta. Natomiast tam gdzie się pływa, jednak piasek to jest, mąci się. A to woda jest naprawdę przejrzysta. A tutaj jest ta plaża, gdzie jutro się przejdziemy, na tą plażę miejską. I tutaj też są zejścia właśnie. Są zejścia po schódkach, bo wszystko kamienie dookoła. Ale tu można sobie opłynie właśnie. Ja zobaczymy. Jak wleci do wody. O, zahamowali. Bardzo wolniutko. Oj. I do wody. Tak to wygląda. To jest plaża miejska płatna. Ja tak mówiłem, wspomniałem, wejście bezpłatne. O, a nasz kemping już jest tutaj po tej stronie już. Także jesteśmy tutaj, rzut beretem mamy. Woda jest naprawdę czysta, tylko no kurczę no. W Chorwacji jak byliśmy, woda jest czysta, dlatego bo są kamienie. Kamienie i przez to nie ma zmąceń. A tutaj jednak jest piasek. No i tutaj gdzie się kąpią, to jednak ta woda zmącona. A tak, to jest woda rzeczywiście czysta. Zobaczymy jeszcze tutaj, co tu będzie widać. Tutaj kaczki zmąciły. Tam była bardziej czystsza. No i wszystko kamienie. Woda ma taki kolor, nie? Taki zielonkawy. Ona ma taki, no. Nie, czy ma dużo wapnia, czy czego? Ale słoneczko nam dopisuje, pogoda cieplutko. Ładnie. Plan naszego kempingu w ten sposób wygląda. Kemping jest town holiday, tak jak wspominałem wam wcześniej. O, pokażę wam dokładnie, jak tu jest ten cały balaton. To my jesteśmy dwójeczka, my jesteśmy w tym miejscu, w tej części. Tutaj ta piątka to jest rzekomo najbardziej turystyczne chyba. Tak, bo to jest miejscowość Keszteli. Tak, to chyba tu najbardziej turystyczne, rzekomo, tak wyczytam w internecie, nie jestem pewien. My w każdym razie jesteśmy w tym miejscu. I jest fajnie cisza, spokój, tak jak tam chodziło na te parę dni. Także taki jest plan. Jesteśmy na parceli tej, 103. Największą wzięliśmy 100-metrową parcelę sobie. Żeby było swobodnie. No i tak sobie siedzimy. Miejsce mamy tutaj. Czeskie piwko, a nie węgierskie akurat tym razem. Później skosztujemy węgierskiego. No, także jakby ktoś chciał, ewentualnie tutaj ma namiary, może sobie zapoznać się z tym. Opinia o tym ośrodku. Ośrodku. Nie ośrodku, tylko o kempingu. No, kemping duży, naprawdę duży. W miarę czysty, natomiast łazienki, no to wiadomo. Są w miarę czyste, można by powiedzieć, ale są stare. Także to jedynie minus, że mogliby to troszeczkę odświeżyć i byłoby lepiej.
ale nie ma tragedii takiej na opartego. Zależy, no jeden woli standard hotel czterogwiazdkowy, drugi no może mieć domek kempingowy i jemu to nie przeszkadza. Także pod tym względem to jest dla każdego sprawa indywidualna. Fajnie wieczorem jest, bo są imprezy dla dzieci różne i dużo dzieci wychodzi właśnie no, rowerami, jeżdżą, sobie spacerują. A teraz tutaj są, jest jakiś taki ala festynik. No, sami zobaczycie. Nie wiem, czy to jest organizowane ogólnie, czy to jakieś takie imprezy. Muzykę łączają się, bawią gdzieś tak tylko ogólnie sami. Tu plac lazował dla dzieci, zobaczcie. Muzyka leci, dzieci się bawią. W tej chwili muzykę wyłączyli, chyba już kończą. Za późno wszedłem. Grali troszeczkę tutaj, a teraz dzieciaki zobaczcie, ile w sumie na tym kempingu dzieci jest. Tutaj rodziny z dziećmi bardzo fajnie mogą przyjść. Zobaczymy, czy włączą coś jeszcze. Czy jest zakończone jest. Ale chyba dopiero się rozbijają, dopiero wszystko przygotowują. Albo kończą z drugiej strony, zobaczymy. Jest animator, który zajmuje się dziećmi. Bawią się w tej chwili zbijaka, z tego co zauważyłem. Także tutaj dzieci. Dzieci są różnej nacji. Większość rzeczywiście tu jest Węgrów i Niemców. Ale też chyba jedno dziecko jest Polakiem, z tego co zauważyłem. Także tutaj ogólnie bawią się ładnie dzieci. Także no jakoś tak. No lubię muzykę, zagra się coś. Muzyka była swego czasu wcześniej. Teraz widzę wyłączyli. Ale coś się dzieje no, w tym razie. Jakie animacje są dla dzieci, że tutaj jest takie zainteresowanie dziećmi też na tym kempingu. Nie tylko woda i w domu, tylko są takie duże konkursy organizowane. Zobaczcie, jaki ładny księżyc mamy nad balatonem. Taki pomarańczowy. Zobaczcie, naprawdę ładny pomarańczowy. Bardzo niziutko jest, ta perspektywa jest bardzo niziutko. Jak też przypatrzy się, ta linia prosta tak się ciągnie, ten cień. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale jest rewelacja. I cisza, spokój. Woda tylko szum. Nic nie pływa już tylko. Jest idealnie. Powiem wam, że z perspektywy czasu, jak miałem przyjeżdżać z Łodzi, jechać 400 km na nasze polskie morze, a tutaj mam 700 chyba 20, na opartego bliżej bym jechał, miał no, 700 km. To chyba wolę przyjechać tutaj, te 300 km więcej, gdzie woda jest czystsza. Fakt, że jest mętniejsza, bo jest piasek, bardziej ta woda jest mętna, miesza się. No, substancje chemiczne myślę, jakie są składniki. Minimalnie tam glony wyrastają, w tym miejscu, jakieś takie roślinki drobne. To nie jest glony są, bo ja chodzę swobodnie, nie brzydzę się tego, także dla mnie to nie jest już problem. Nie lubię chodzić bardzo po dużej roślinności. Dalej rzekomo, bo mieliśmy mieć też kemping gdzieś tam dalej, rzekomo jest bardzo dno muliste, że wchodzić po kostki w błocie takim. Nie chciałem tego, dlatego wybraliśmy pierwszy raz jesteśmy, wybraliśmy ten kemping. Może na innych jest inaczej, ale tutaj na tym bardziej mi się podoba, jest duży kemping. I to jest właśnie te różne parcele, czyli te miejsca, te najfajniejsze są przy tym, przy samym jeziorze. Tak, to są fajne miejsca, aczkolwiek każdy może dojść sobie tutaj też, znaczy to są takie miejsca niby, że dla nich, ale każdy ma do tego dostęp. Także to nie są miejsca prywatne. My jesteśmy raptem raz, dwa, trzecią parcelą, czyli trzecim miejscem od jeziora. Także mamy dosłownie 10-15 metrów do jeziora, także to też nie jest straszna odległość. Zejście do wody mam tutaj. No i to pójdziemy na plażę miejską. Zobaczycie sobie, takie same są zejścia. Też takie spółki, pomosty są porobione, nie ma żadnej plaży, tylko są tak w ten sposób porobione. Ale też takie kocyki są, jest plaża miejska. Pójdziemy i to zobaczycie sobie. A teraz zobaczcie, jaki ładny księżyc. Cisza, spokój, odpoczynek.
Taki chill out. To jest idealne. I widzimy się dnia następnego. Trzymajcie się.